abym przetestować z wami jeden z cateringów. Przez cały dzień po prostu, jak coś będę jadła, to będę robiła to na żywo i będę zdawała wam relacje, czy mi się podoba, czy mi smakuje, czy nie. Dzisiaj testuję akurat Fit Catering. Chciałabym jednak go porównać jeszcze z innymi, które są dostępne w Warszawie, także na pewno w najbliższym czasie się to pojawi, chociaż nie wiem, czy ten filmik nie będzie już porównaniem dwóch. No nie wiem, jak na razie to nagrywam jeden i dzisiaj na tapetę idzie Fit Catering. Tutaj macie napisane, jaka jest cena takiego cateringu za dzień. Moja dieta to jest pesko-wegetariańska, taką też wybrałam. I na śniadanie dostałam egzotyczną owsiankę na mleczku kokosowym z papają i skórką z limonki. Na drugie śniadanie sałatkę grecką z pieczywem żytnim ze słonecznikiem. No to akurat takie bardzo, że tak powiem, proste i oczywiste. Na obiad sycylijska potrawka z soczewicy, batata i pomidorów z kuskusem i granatem. Pod wieczorek piernikowe fit ciasto ze śliwkami, którego już się nie mogę doczekać. Oraz na kolację klasyczne guacamole z chili i kolendrą, słupki warzyw. Smacznego. Także tutaj mam również rozpisane, czy danie jest sugerowane, aby zjeść na gorąco, czy na zimno. Także zaraz zaczynamy od owsianki. Jak widzicie, ja dopiero wstałam, to że mam ledwie głowę umyć, jeszcze słońce mi jakby zerka przez okno. Stwierdziłam, że takie naturalne światło będzie ok. Także zaczynamy, mam owsianeczkę. Pachnie no mleczkiem kokosowym, po prostu najpierw spróbuję. Jest to taka owsianka na gęsto. Bardzo dobra. A i mam tutaj 5 posiłków. I 1800 kalorii akurat wybrałam. Jest taka mięciutka i to mleczko jest tak... Tak pysznie je czuć. Takie rozpływające się w ustach. Ale fajne. Ogólnie aż tak owsianki to nie. Ale ta jest bardzo dobra. Nie wiem, czy ja bym czegoś jeszcze jej dodała. Co mogę powiedzieć, czego się brakuje. Bo konsystencja jest idealna, bo jest taka zbita. Jak już owsianka to taka, żeby była bardzo pożywna. Ja mam ostatnio trochę wstręt do mleczka kokosowego. I się bałam, że to mi nie będzie smakowało i że w ogóle jak otworzę, to mi zajedzie takim mleczkiem kokosowym. Ale nie, jestem bardzo pozytywnie zaskoczona. I daję chyba 10 na 10, bo jest bardzo dobre. Jest tego naprawdę dużo. Owsianka taka, no wiecie, jak ja się tym najem? Zobaczymy, bo w ogóle... Która jest godzina? Godzina 9:40. I ciekawe, o której będę potrzebowała zjeść drugiego śniadania. Jak dla mnie ta owsianka jest po prostu bez zastrzeżeń. Ta kompozycja w ogóle jest, no, przeboska. Na 12:07, czas na drugi posiłek, czyli drugie śniadanie, czyli sałatka grecka z pieczywem żytnim ze słonecznikiem. I tu jest taka mała kromeczka chleba, a ja zawsze lubię więcej sobie tego chlebka, więc zobaczymy, czy mi to starczy. No, ale sałatkę grecką ogólnie lubię, także nie powinno być problemu. Zaraz na żywo to spróbuję, bo może jest jakaś całkiem inna niż taka, jak ja robię. Dobra, sorry za moją stylizację, ale nagrywałam TikToki. To jest zielona papryka, która jest trochę bez smaku jak dla mnie, no ale dobra, zobaczymy. Chlebek. Jak to chlebek? Nie mam zastrzeżeń do chlebka. Oliwki, feta i to jest coś, co nie wiem, co to jest. Teraz zobaczę. Coś... Nie wiem, będzie co to jest. Mam zwykła grecka sałateczka. Nie wiem, co to jest. Jeszcze mam sosik. Jak on pachnie. Kurde, coś mi to przypomina, ale co? Może musztardę trochę, no tak. Tak, musztardę mi to przypomina. No. Sałateczka nie może być niedobra. Chlebek bardzo fajny. Bardzo dobry chlebek. Wzięła liście i się będzie zachwycać.
jakby wiadomo. Sałatka grecka. To jest nic specjalnego. Później będzie obiad, podwieczorek i kolacja, więc będzie na pewno ciekawiej, bo tam będą rzeczy, których raczej rzadko jadą. A ciasta ze śliwką, czy z czym tam piernikowe fit ciasto ze śliwkami, to na przykład nigdy nie jadłam, więc mogę spróbować. Jakieś nowe guacamole spróbuję. No ale z takich nowości ten chlebek jest taki inny trochę niż zazwyczaj jem. W sensie ja też jem pieczywo żytnie ze słonecznikiem, ale jakieś inne, to mi bardziej smakuje. Fajny jest ten chlebek, tylko na pewno mi go nie starczy do tej sałatki. Nie, ale sałatka jest git. Cebulka fioletowa, różowa, czerwona. No jest godzina dopiero 12:11 i dopiero jakby zaczęłam się robić trochę głodna. Ale to nie tak, że tak nagle już muszę teraz jeść, tylko po prostu stwierdziłam, o kurde, jadłam koło 10, więc bierzemy się do drugiej. 14, mam taki spadek energii, w ogóle życia, nie tym się kompletnie nic. Jakby co godzinę chyba tak powinnam zjeść obiad, ale oj, nie wiem, czy ja godzinę wytrzymam, bo ta sałatka mnie tak, że tak powiem, rozwścieczyła tylko. I no. Nie wiem. Boże, mam się oczy podkrążyły. Jest 15, więc czas jeść. Ja już po prostu byłam bliska po prostu odejścia z tego świata. Sycylijska potrawka z soczewicy, batata i pomidorów z kuskusem i granatem. Brzmi pysznie, nie? A pachnie jeszcze lepiej. Git. Nie wygląda średnio, ale jest... Oni nie czytą rodzynki? Mam nadzieję, że nie. No. Tylko to na ciepło oczywiście. Sugerują na ciepło, ale ja mogę zrobić sobie... Dobra. Słuchajcie, Lula mi to zrobiła w piekarniku. I tak się to prezentuje. Pięknie pachnie. Ja w ogóle kocham kaszę, Lula też. Nie no, ja uwielbiam. Jestem już taka głodna, że to na pewno będzie mi smakowało. Czuję cynamon. Dużo cynamonu jakby. No, ale fajnie, bo to takie ostre jest teraz. Znaczy, nie takie ostre, że takie, tylko takie fajne. Jest fajne. Jakby jest tu wszystko, co lubię, więc czemu ma to być niedobre? No, daję chyba 8 na 10 temu. Zobaczymy, czy się najem. I jak na jak długo. Ej, na początku twierdziłam, że to jest ok i jest dobre. Ale teraz jak jeszcze mi się granat rozgryzł, sam się rozgryzł, to nabrało jeszcze większego sensu. Ale ty wiesz, ile ten granat zmienił? A patrz, mi się oczy otworzyły po prostu. Nie no. O, babcia odpisała, bo jej wysłałam zdjęcie jedzenia. Nie, mega. Nie lubię. Czas na mój przedostatni posiłek po godzinie 17. Jest to piernikowe fit ciasto z śliwkami. Dobra, próbujemy. Pachnę mocno pernikiem i to jest taki kawałeczek. Mało słodkie. Takie. No, ciasto takie o. Jem to ciasto i nie mogę sobie wyrobić opinii. No mi chyba mówi, że jest sztos, a ja myślę, że takie... No ty nie jesz ciasto, się nie jesz sztosa. No takie no piernikowe trochę, no trochę. Trochę mało słodkie jak na ciasto. No ja wzięłaś, to się wszystko jeszcze liczysz, tam ci cukier dadzą? No to jaki mały cukier jest, ale mało. A wie no... No jest tak to takie piernikowe, no ni to kleje. No wiadomo, dobre, ale żebym tak, o Boże, muszę znowu, to nie. Jest godzina 7:30 wieczorem i stwierdziłam, że przyszedł chyba czas już na kolację. Ja sobie teraz rysuję, także tak wyprężam się. No i będziemy zaraz próbować guacamole. A więc mamy tutaj guacamole, które nie wygląda zbyt dobrze, mam nadzieję, że jest git. Tutaj mamy warzywka i tu mamy dwie kromeczki chlebka. Chyba tego co rano to dobrze, bo bardzo mi smakował. Zaraz sobie posmaruję i spróbujemy. Dobra, posmarowałam sobie tym całym guacamole. Zaraz zrobimy próbę, czy będzie dobre. Ja ogólnie lubię awokado, więc to problem.
Ogóreczek. Jest git, ale... Oto... Patrz, jak tak paskudnie wygląda. Jeszcze z góry. Pięknie. Git, nie? Chlebek zajebisty. No mówię, dobry, mega. Weź napisz, że będzie chuby. To, że oni pewnie go robią. Mi się wydaje. Ale dobra. Co z tego rzucie? No, ale fajne. Dobra, więc jestem po kolacji, więc czas na podsumowanie całego dnia. Ogólnie wszystko oceniam tak na 8 i 10, na 8 na 10. Otóż tak, owsianka na śniadanie była przepyszna, po prostu miała tak pyszny kokosowy smak. Nie była jakaś taka słodka, że nie dało się jej jeść. I byłam po niej bardzo najedzona. Długo syta po prostu, no była przepyszna, że ledwo dałam radę ją zjeść, ale była przepyszna, więc jadłam. Na drugie śniadanie miałam sałatkę grecką, która mnie tylko i wyłącznie rozdrażniła, bo po prostu po niej byłam już po godzinie głodna, no bo wiadomo, to były praktycznie same liście. Na obiad był... Na obiad była ta sycylijska potrawka z soczewicy, batata i pomidorów z kuskusem i granatem. No to ogólnie tutaj było wszystko praktycznie, co ja lubię, i kasza, kuskus, i bataty, i soczewica. Więc no mi to bardzo smakowało, ja to wszystko sobie jakby piekłam w piekarniku i no miodzio też jadłam całe. Pod wieczorek było piernikowe fit ciasto ze śliwkami. Było, jak mówiłam, ok, według Julki było sztos, ale moim zdaniem to po prostu był kawałek piernika, nie za słodki. Ta śliwka, ja taką ze śliwkami w cieście, w ogóle za owocami w cieście, więc no to było takie sobie. Znaczy, no wiadomo, zjadłam, było ok, ale nie jakiś, żebym taki, o kurde, Boże, mam na to ochotę, muszę zjeść tego więcej. No i ta kolacja, klasyczne guacamole. Ja ostatnio polubiłam guacamole, bo robiłam sobie je sama, ale to było zdecydowanie lepsze, bardziej mi smakowało niż te moje autorskie, ponieważ w moim autorskim zabrakło kolendry, ponieważ tutaj w Biedronce akurat jej nie było świeżej. I to może w sumie przeważyło smakiem i ogólnie bardzo smakował mi ten chlebek żytni ze słonecznikiem, był bardzo dobry. Także ogólnie, tak jak mówiłam, oceniam 8 na 10. Jeżeli chodzi o cenę do tutaj do wszystkiego, to wydaje mi się, że jest bardzo niska, jakby adekwatna i w porządku, tylko ja mówię, wzięłam sobie 1800 kalorii, więc to jest bardzo mało, przy tym, że ja ćwiczę, to powinnam 2300-2500 na pewno mieć i mówię, po tej sałatce to się mega męczyłam, w sensie, żeby doczekać do obiadu i byłam po prostu głodna, ale tak, to reszta była w porządku. No ta sałatka, tak jak mówiłam, mnie rozzłościła bardzo, rozłościła mój żołądek, także no. Niedługo będę starała się testować jeszcze inne cateringi jakieś, żeby Wam mniej więcej pokazać, jak to wygląda, tylko będę miała na uwadze to, żeby wziąć większą kaloryczność. I co? Czuję się bardzo lekko. Jestem najedzona, w sensie nie taka, że aż zasycona, tylko po prostu jest ok, jestem najedzona, piję wodę i tak to dziś wygląda. Także trochę się męczyłam, ale ogólnie fajne. No jakby ja lubię takie nowoczesne rozwiązania, lubię próbować nowych rzeczy, także dla mnie to było jak najbardziej na tak. Jeżeli filmik Wam się spodobał i chcielibyście, myślałam, że Lula stoi, i chcielibyście, żebym przetestowała jeszcze inne, takie jakieś popularne, czy też niepopularne cateringi, to oczywiście zostawiajcie łapki w górę i piszcie w komentarzach. Ja postaram się za niedługo znów coś takiego Wam nagrać. I jeszcze raz dziękuję za oglądanie i widzimy się niedługo w nowym filmiku. Smacznego i do zobaczenia.